Budzimy się, budzimy i słuchamy, a także budzą się Włochy, a razem z nimi Piotr Kowalczuk, dziennikarz Polskie Radio, a także Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No to proszę nam powiedzieć, jak Włochy budzą się z pandemii, jak te obostrzenia wyglądają, bo wiemy, że teraz wymóg negatywnego testu jest kluczowy, jeżeli chodzi o zaszczepionych, aby mogli wejść do zatłoczonych miejsc. Co jeszcze w tej sprawie nowego się dzieje? No, w ogóle to było ogromne zaskoczenie, bo najpierw zaczęło się od tego, że to chodziło o osoby, które wjeżdżają do Włoch z zagranicy, które nagle dowiedziały się, że muszą sobie zrobić test. Tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że my czekamy, co rząd zdecyduje we czwartek, dlatego że jest ogromny bałagan. Żyjemy w warunkach stanu wyjątkowego, który został przedłużony do marca i ten stan wyjątkowy daje zarówno władzom centralnym, jak i władzom lokalnym prawo do dużej autonomii i, no, że tak powiem, rządzenia dekretem albo rozporządzeniem ze skutkiem natychmiastowym. Więc to wszystko wygląda różnie w różnych regionach. Na przykład jest taki, bym powiedział, dynamiczny gubernator Kampanii ze stolicą w Neapolu, pan De Luca, który już powiedział, że odwołał wszelkie możliwe zbiorowe świętowania Bożego Narodzenia, jak i Nowego Roku, czyli żadnych ognisk sztucznych i tak dalej. Jak z tym będzie, dowiemy się, jak mówię, dopiero we czwartek, bo wtedy rząd się zbierze i wyda jakieś konkretne decyzje. W każdym razie w tej chwili na 20 włoskich regionów 7 jest w strefie zwiększonego zagrożenia, czyli trzeba nosić maseczki, również na świeżym powietrzu, i jest szereg innych tam takich rzeczy, warunków niewygodnych do spełnienia, ograniczona liczba ludzi w teatrze, kinach, czy w ogóle w jakichś imprezach. Czyli panie redaktorze, jak jest teraz? Czyli rozumiem, że osoby w pełni zaszczepione, oprócz tego, że są w pełni zaszczepione, ta ważność paszportu szczepionkowego zostaje zawieszona w momencie uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID, tak? Tak, no to jest oczywiste. Z tym, że przez dłuższy czas nam mówiono, że jeżeli posiadamy tę przepustkę covidową, czyli ten Green Pass, to możemy się nie martwić. Teraz dochodzi do tego, że przynajmniej w niektórych sektorach trzeba dodatkowo zrobić sobie test. Włosi... Na przykład u mnie... Tak, proszę. U mnie w regionie Latium na przykład... Co 10 dni będą musieli robić sobie testy pracownicy służby zdrowia, którzy siłą rzeczy narażeni są na kontakty z chorymi. Więc nie można, ale w innych regionach nie. Więc w tej kwestii to panuje ogromny bałagan. Trudno mówić o sytuacji w całych Włoszech, bo ona jest zależnie od regionu, a nawet powiatu, różna. Są powiaty, gdzie obowiązują warunki pomarańczowej strefy, czyli już tego przedostatniego stopnia zagrożenia, gdzie no tam rzeczywiście zwołane masowe są imprezy i tak dalej, ale to się dzieje na małym terytorium, czy w kilkunastu takich małych ośrodkach. Dopiero będziemy coś wiedzieć, jak mówię, we czwartek, jeśli chodzi o całą Italię, bo rząd musi jakieś kroki podjąć. W tej chwili jest totalny chaos. Panie redaktorze, a jak sami Włosi odnoszą się do tych zmian? Czy nie czują się trochę oszukani właśnie przez to, że ten wymóg cały czas poszerza się o nowe rozwiązania? Nie, no naturalnie, że jest ogromne, no nazwijmy to rozczarowaniem, dlatego że no myśmy to wszyscy liczyli, że jest szczepionka i mamy tutaj panaceum na wszelkie nasze problemy związane z koronawirusem, tymczasem okazuje się, że nie. Jasne, że jest ogromne rozczarowanie, jasne, że też no politycy usiłują tę sytuację na swój sposób jakoś wygrać. Jest tak, że jak chyba i wszędzie, że prawica domaga się większych swobód, a lewica zawsze to miała we krwi, chce trzymać wszystkich za twarz i wprowadzać większe ograniczenia.
No ale panuje zdrowy rozsądek taki, który no, większość ludzi powiada, ja się na tym nie znam, zdają się naukowcy. Naukowcy są tylko ludźmi, więc nie zawsze mają w 100% rację. Mylą się jak każdy inny, ale lepiej wierzyć naukowcowi niż jakiemuś mędrkowi w internecie. I ostatnia rzecz, panie redaktorze, pisze włoska prasa właśnie w poniedziałek, wczoraj, że władze też rozważają tę możliwość skrócenia ważności przepustki COVID-19 do 5-7 miesięcy. Przypomnijmy, że ważność certyfikatów unijnych potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy, a w Polsce jest to aż rok. No i tutaj to tak troszkę polityka salami tu jest. Najpierw był rok, potem 9 miesięcy. Teraz mówi się o tym, że podwójnie zaszczepiony może liczyć na skuteczność tego szczepienia tylko przez 5 miesięcy, więc to nam się niestety ten okres jak gdyby skraca. Więc w tej chwili dodatkowo, no jak mówię, i sytuacja wygląda w ten sposób, że w ogóle te szczepienia jakoś, no niby są potrzebne, ale boimy się, że niedługo trzeba będzie sobie robić ciągle testy. Tak, to nie jest w kij dmuchał, taki test kosztuje minimum 15 euro. Jeśli trzeba go robić co drugi dzień, żeby funkcjonować, no to można sobie łatwo obliczyć, że w budżecie rodzinnym czy prywatnym jest to spory wydatek. Bardzo dziękuję za ten głos. Prosto z Włoch Piotr Kowalczuk, dziennikarz Polskiego Radia, a także Tygodnika do Rzeczy. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, a z nami teraz związana z Włochami pochodzenia włoskiego francuska piosenkarka. Mówię tutaj oczywiście o Dalidzie, ale w interpretacji francuskiego muzyka Ibrahim Malouf nagrał całą płytę właśnie poświęcona tej artystce. Tak, czasami rano język nam się plącze, więc lepiej muzyka.